Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i na WG Kosakowo dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy koszujemy gołębie na ostatni lot. To, że my dotrwaliśmy, to tam jest pikuś, ale że te gołębie dotrwały. A dotrwało ich dość dużo, bo ja tutaj sobie takie statystyki zrobiłem. Kolega Maciek, kiedy rozpoczął tutaj przypisywanie obrączek, to miał 423 gołębie. Trenowanie, loty treningowe, te wszystkie zaczął ilością 421, czyli dwa gołębie mu się gdzieś tam zawieruszyły. Później, kiedy rozpoczęły się loty konkursowe, tych gołębi było do lotu 380 czy coś takiego. Teraz na ostatni lot poszły 353 gołębie. My rejestrowaliśmy tego pierwszego dnia przylot do 343 gołębi, czyli 10 nam by brakowało, ale, kiedy już włączyliśmy system, kilka, tak, doszło jeszcze. Tak, tam ich kilka doszło. Nawet dzisiaj w bardzo dobrej formie przyleciał gołąbek. Jeden, ale wczoraj 3 jeszcze doleciały. Wczoraj 3 albo 4, tylko czyli... że niektóre mogły wskoczyć. Jeden chyba wskoczył nawet drzwiami, jak te, to już, a już go później nie złapałem w tym. Czyli nie wiemy, ale tutaj na koszowaniu się, ale dzisiaj się okaże. Wszystko okaże. Dwa gołębie zostają. No po prostu nie dadzą rady. No ten jeden ma skrzydło, nie było to zbite, ale złamane to skrzydło jest. A ten drugi gołąb po prostu jest tak zbity, że opuchliza mu do tej pory nie zeszła. To są już prawie 3 tygodnie, jest mocno opuchnięty, ma ten mostek całkowicie połamany. Nie? No nawet nie wiem, czy ten gołąb się, czy one się kiedykolwiek będą do czegoś nadawały. A co byłoby niehumanitarne ich wysyłać nawet? No one by nie miały szansy w ogóle wyskoczyć chyba z kabiny. Tutaj nam pomagają w koszowaniu jak zwykle Łukasz i Adrian. Tam sprawdzają dokładnie. No, mieli jeszcze przyjechać, ale no mówię... No a to dopiero mamy godzinę 16, no, mieliśmy o 16 zacząć, bo kabina wcześniej. Musi dzisiaj dużo wcześniej wyjechać. Ma 500 ileś kilometrów trasy do pokonania. No bo ona troszeczkę nie jedzie w linii prostej, tak jak no nie, lecą, no nie, no ona odległość. Trasą jest to 500, tam chyba 15 czy ileś kilometrów do miejsca wypuszczenia. Linią prostą 385 km jest to linia liczona przez Bałtyk. No, na pewno tak nie pójdą, czyli będą musiały dużo, dużo więcej pokonać. No, pogoda na jutro jest w miarę przyzwoita. Mogą wystąpić po trasie tam jeszcze deszcze. U nas troszeczkę ma tu padać na końcówce. No, ale myślę, że to gołębie. One są do deszczu przyzwyczajone. No my miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No. Gołębie od kilku dni były troszeczkę mocniej karmione, już przygotowywane na mocniejszą, dłuższą trasę. Nawet nie ryzykowałeś ich wypuszczania tutaj wokół gołębnika? Nie wypuszczałem ich w tej chwili, bo mówię, karmiłem troszeczkę inaczej, czyli one mogłyby sobie pofolgować i za daleko po prostu odejść. To są no, niepotrzebne straty przy domu. Także tutaj te gołębie będziemy tu koszować, zobaczymy ile ich wszystkich będzie. My się spodziewamy około tych 30. Jedzie dobry kierowca, jedzie nasz konwojent oddziałowy, czyli myślę, że powinno być dobrze. Tutaj w tygodniu jeszcze widzieliśmy lot, mieliśmy, gdzie te gołębie leciały razem właśnie z tymi gołębiami, tam był ten siódmy lot. Natomiast jutro też będziemy mieli koszowanie. Dlatego musi nam być tu dwóch? Tak właśnie, bo żebyśmy dali radę. Różne mogą rzeczy stać, ale my te gołębie w każdym razie jutro planujemy na lot w oddziale. To będzie lot z Nowogardu, tak? Tak, Nowogard. 200 to jest... No prawie 300 km tam pod Nowogard. 270 czy 290 to chyba coś takiego. Później będzie... Nie, nie. To ten Nowogard? Nie, to będzie, on będzie trochę krótszy, 220 chyba. Nie, czy ostatni był taki? A nie pamiętam teraz. Nie, bo Bobolice 2 był. Do Nowogardu macie? Chyba? No. 240 prawie. A, 260, to tutaj będzie 250 na pewno. I dopiero ostatni będzie taki w okolicach 300 przedostatni i jeden lot pasem walk ostatni. Pasem walk ostatni, to jest tam 300. Ale to mi się nie liczy w oddziale. 305 się nie liczy w oddziale. W każdym razie tutaj te 48 sztuk mamy, bo ostatni gołąb oczywiście musiał przyjść. 8134 kolegi Adama Piwowarczyka, on widać, że zawsze dochodzi, jak nie tego dnia wieczorem, do następnego. Odpukać na razie żadnych strat. To jest młodszy gołębi, tak. On jeszcze tak to piszczaki były nawet niektóre. No. No zobaczymy jak nam pójdzie i w niedzielę też będziemy tutaj rano obserwować przylot tych gołębi. No mamy na taką nadzieję, nie? Dobra, a w międzyczasie tutaj cały czas teraz jeszcze trwa koszowanie. Widzimy kolega Maciek jak zwykle. Do tych samych ciągle koszy z tej gołębie wkłada. Też chyba pompila jest po 15-16 do środka idzie? Tak. O 16? 16. 16, tak jak zwykle. Wkładamy tylko w trzy dolne.
rzędy do góry nie wkładamy. Ciężko się podnosi po prostu. 2, 4, 6, 8, 10. Prawie będziemy mieli za chwilę połowę. Otóż jest. Ostatni raz. Później jeszcze będziemy inne loty organizować, ale to przed nami to jest. Zobaczymy z drugiej strony jeszcze. Gdzie te gołębie mówię. Maciek mówił nam właśnie też, że muszą. O, tu jest jeszcze kosz wcześniej załadowany. Muszą wcześniej wyjechać, mamy przed sobą ponad 500 km tym samochodem, przejechać na linii prostej jest 385 km w tej miejscowości w Niemczech. Natomiast normalnymi drogami to jest zdecydowanie więcej, ale sobie ten samochód swobodnie gdzieś tutaj troszeczkę wcześniej wyjedzie i będziemy sobie mogli jutro je zobaczyć. Tam Maciek nam damy kamerę kierowcy, żeby nagrał, jak wygląda ich też wypuszczenie odlot, jakie były warunki pogodowe. Tutaj oprócz tego lotu Maćka na finale, dzisiaj też jeszcze się odbywa finał na WG Mazury. Tam koledzy też na pewno już koszują, może jeszcze, nie wiem, czy już, czy dopiero zaczną. Oni chyba jadą z koło brzegu, będą wypuszczać. Zobaczymy to wszystko, przyjdziemy sobie tutaj. Będziemy się później jutro łączyć, zobaczymy, czy też do nich też gołębie tak w jakim czasie przylecą. Orzechy podniesiemy. Tu leżą. O, sobie idziemy, popatrzymy. Łukasz z Adrianem dzielnie pomagają. Na tych wszystkich koszowaniach oni zawsze byli. Tam jest 100 ile gołębi? 161. Kiedy skończą, będziemy wiedzieć, czy jest ich 350, 340 kilka, no to się wszystko właśnie na koniec nam okaże. Tak jak mówił Maciek, z lotu nam wróciło 343 gołębie, później doszły następnego dnia jeszcze chyba 3 i wczoraj też jeszcze doszły. Wczoraj dzisiaj też dzisiaj jeden, ale to już niestety tego nie wiemy, które. Musimy to po prostu zobaczyć na koszowaniu. Podczas koszowania to wszystko wyjdzie, na liście tam będzie widać. No jadę jeszcze raz, jak ma koszce puste, z nimi się tam do głębnika oddajesz. Drugiego będziecie koszować zaraz? No, jeszcze tu zostało trochę, dobrze. Koszowanie trwa, ale z tego głębnika Maciek wypuścił na taki wieczorny oblot tutaj. Te gołębie nasze, no. Będą latać, bo są głodne. Co? Będą latać, bo są głodne. A dzisiaj zostały nakarmione chyba, co? Co? Nakarmione zostaną chociaż? No raczej, bo jak wrócą, to tak, to jest ten co... Skrzydło jeszcze tam ma, ale no. Już zaczyna tak. 149, to jest 479 numer oddziału. O, całe stado lata. Tutaj mamy takie już przygotowane strefę kibica, takie odgrodzenie, żeby nie wchodzili hodowcy, co tu przyjadą oglądać, kibicować, żeby nie wchodzili tam po prostu je płoszyć. A jutro po południu, o godzinie 17 jest koszowanie, rozpoczęcie, to tam będziemy z tymi gołębiami na punkt. Tutaj ten jeden siedzi, a to stado gdzieś tutaj teraz krąży. No, na razie go nie widzę. O, jest tu. Ale chyba jeszcze jedna grupa jest, nie? Gdzieś. Nie. To jest 148? Tak. Nie. Tak. Chyba, że jakieś zginęły, ale raczej nie. Nie. Nie, to tam jest taka grupa. O, sobie pięknie. Tutaj widzimy latają. Pogoda na szczęście gdzieś sprzyja, nie ma za dużego wiatru. A jutro są planowane tam na trasie, to bardzo by tylko opady takie przelotne, nie? Przelotne, tylko że to takie, wiesz, przelotne to różnie bywa. To są... Widzieliśmy, jak ostatnio były przelotne tutaj. To są młode gołębie i łyse, no to dla nich każdy deszcz jest... No ten gołąb, który asem jest teraz, to też taki jest dość... No. O, już się zakoszował, czy nie? A nie wiem. Nie wiem, był ten już as, czy nie? Co? Nie wiem. Nie wiemy. Koledzy nie wiedzą, ma końcówkę 10.080, była 362 początek, tak? Czy coś takiego? 64, no nie pamiętam. Ja też się nie staram w ogóle zapamiętywać numerów, bo to później szkoda je sprzedawać. Aha. Wtedy zostaje więcej. Dobra, tu w kamerze to statko sobie tutaj w międzyczasie, kiedy koszujemy, krąży, trenuje. Jutro przed nimi lot 240 kilka kilometrów. No, są za plecami, to ich nie będę już tam filmował. No, widzimy, gołębie już zakończyły trening. Maciek je woła, one wchodzą jak oszalałe. Szkoda, że nie włączyliśmy systemu, żebyśmy widzieli, ile ich jest, ale to raczej chyba są wszystkie. Bo ten jeden widzimy z tym skrzydełkiem uszkodzonym, on je tak trochę włóczy. Siedzi jeszcze na daszku, ale zaraz pewnie przeleci sobie tam. Jest to uszkodzone, ale tak nie będzie chodzić, bo zawsze sobie więcej dojada. No, no. Szkoda, tak, ale tutaj sobie może spokojnie odpocząć i weszła teraz już. Zakładam, to samica. No jeszcze nie. Dobra, koszowanie w każdym razie tutaj trwa. Młodzież tam dzielnie nosi wszystko. My sobie popatrzymy tu. O. Tu. Gołębie są koszowane.
200 coś już pewnie, co? No 200 równe. O, równe 200, no to jeszcze 150 gdzieś około. Zobaczymy, jak kibice jutro dopiszą. Jeszcze dwa. I tak po kolei się tutaj ta lista z tymi gołębiami zwiększa ilość ich tutaj, które są zsuwane. No i odbijamy tutaj przy koszowaniu ostatnie gołębie. Mamy 346 odbitych i 347, czyli tam, czyli te gołębie jeszcze sprawdzimy, czy żaden nie, tam, wiesz, nie został. W tych regałach, tam czyli razu, widzimy, jest 4 więcej od cztery więcej od tych gołębi, które przyszły z lotu tutaj. One nie były wypuszczane, czyli tutaj tak my tam się domyślaliśmy, że tam 3 weszły, 2, to się okazuje, że 4 więcej są na razie. Jeszcze Adrian tam sprawdzi wszystko po kolei, czy nic nie zostało. I te gołębie mamy już tutaj po prostu wszystkie zakoszowane. Tam jeszcze za chwilę przejdziemy tam zakończyć koszowanie i listę. Tak. I popatrzymy sobie tutaj, są w tych klatkach już wstawione. Klatkach są. Dość szybko nam się udało ten, bo nie mamy 6 godziny jeszcze, one sobie posiedzą. Za godzinę przyjadą te osoby, które będą z tymi gołębiami jechać. Także będziemy tutaj tych gołębi mieli 347. Zakładając, że tam nic w głębnikach chłopaki nie znajdą. Plomby. Które będą nowe. Aha, gołębie. Jeszcze gołębie właśnie ten. No. Ostatnie to są. A teraz oddziale też są loty, to już nikt nie dawał nam tutaj gołębi do. Nie, dał jeszcze kolega jeden, nie? Tak, jeden dał. Ale on nie lotuje chyba w oddziale na młode, co? Czy lotuje? Nie lotuje. Nie lotuje. Nie ma czasu. Bo... Kolega z wojska notabene. Wojskowy. Także. Tutaj mamy wszystko, tutaj będą za chwilę zaplombowane. Jak będzie dobra ona, tak, ona jest dobra. Dobrze. No nic, także za chwilkę film wstawimy, żeby każdy zobaczył, jak widać. Będziemy sobie też obserwować, jak na innych gołębnikach przebiegają koszowania. Tam dzisiaj na WG Mazury mają lot, mają też lot. Mieli też dzisiaj chyba lot, dzisiaj mieli lot Warka, tak? Czy wczoraj tak. Warka? I kolega Sebastian Ostoja, z tego co wiem, chyba trzeci lot konkursowy też robią, też dzisiaj koszuje. Jutro będzie miał, także w ciągu dnia będziemy mieli na co patrzeć. Te inne gołębniki też mają na pewno jakieś loty, to będziemy sobie mogli to wszystko w internecie sobie poglądać. Numery także będą końcówki 336 i 961. Dobra, także na razie dziękujemy, do zobaczenia i życzymy powodzenia. Spotykamy się, przypominam, jutro rano. Zapraszamy wszystkich kibiców tutaj do strefy tej kibica, żeby pomagać, kibicować. O 7 tak mają być wypuszczone, jak się tam opóźni wypuszczenie, to będzie z 5 godzin liczymy, że będą lecieć, co? No, z 5 godzin. Miejmy nadzieję. No, miejmy nadzieję. No, do zobaczenia. Ciepło się zrobiło. Dobry lot. Dobry lot.